Hej, tu Karolina, witam was w kolejnym weekly vlogu i po zeszłotygodniowej próbie nagrywania po angielsku stwierdziłam, że wracam do siebie i będę kontynuowała po prostu te tygodniowe vlogi po polsku. Zobaczymy, może zmienię zdanie w międzyczasie, ale czułam potrzebę, żeby wrócić do mojego ojczystego języka, bo w taki sposób mam wrażenie, że jakoś najbardziej czuję się bliska wam, kiedy mówię do kamery. Mamy poniedziałek, jestem po szkole, obiad w piekarniku, także zaczniemy oczywiście od inspiracji jedzeniowych. Witam w jedzeniowym raju, odcinek 2050. Mamy tutaj sałatkę z dressingiem zrobionym z jogurtu sojowego, syropu klonowego, musztardy, soli i pieprzu, posiekane drobniutko pieczone buraki z oregano, pieprzem i octem jabłkowym i ugrillowane bataty oraz ziemniaczki a la frytki, do tego awokado, domowy hummus, nasiona konopi, tutaj mamy też trochę słonecznika. No dla mnie to jest absolutny raj. Przepraszam, że w tle jest oczywiście strasznie głośno. Mam nadzieję, że mnie mimo wszystko słyszycie. Kochani, jest już dosyć późno, bo mamy praktycznie w pół do 12, ale chciałabym podzielić się z wami taką jedną refleksją, która przyszła mi do głowy. Powiem szczerze, że po tym vlogowaniu po angielsku przez tydzień, teraz znowu mam taki moment przestawienia się. Strasznie dziwna sprawa. W każdym razie ostatnio czułam się strasznie dziwnie w ostatnich kilku dniach i mówiłam to na koniec poprzedniego vloga, właśnie, że byłam strasznie zmęczona przez cały dzień, mimo że byłam mega wyspana. Dla mnie wczoraj nie mogłam zupełnie spać, nie mogłam zasnąć, to bardzo późno, a tej lata komar, świetnie. Nie mogłam bardzo długo zasnąć. Dzisiaj cały dzień znowu jestem zmęczona, jakoś tak czuję się totalnie nieswojo. I już wczoraj połączyłam to z pełnią księżyca i dzisiaj znowu ktoś opublikował, jak reagują zodiakalne lwy na tego typu zjawisko, kiedy mamy pełnię w skorpionie, tak? Dobrze mówię? I naprawdę wszystko się zgadza. Jest to dla mnie bardzo, bardzo nowe i bardzo, bardzo interesujące. Jeżeli ktoś z was interesuje się astrologią czy jakimiś takimi bardziej duchowymi sprawami, to dajcie mi znać, bo bardzo mnie ten temat zaciekawił. W każdym razie ja chyba nawet nie mam siły czytać, jestem po prostu ledwo żywa. To jest coś strasznego. Dzień dobry, kochani. Zaczynam dzień od mojego śniadania idealnego, czyli to, co było w zeszłym tygodniu, a mianowicie zblendowany mrożony banan z mlekiem owsianym, cynamonem, masłem orzechowym i wanilią, do tego trochę jogurtu migdałowo-sojowego, musli, płatki kokosowe, migdały, owoce leśne, jeszcze więcej masła orzechowego i cynamon. To jest dla mnie absolutny raj, do tego kawa i zabieram się za śniadanie. Dzisiaj mamy 1 maja. Hej kochani, witam was w ten ponury majowy dzień. W tle słyszycie, jak głośno pracuje mój komputer. Jest 2 maja, wczoraj za wiele nie nagrywałam, ale słuchajcie, jest taka dziwna aura, jest po prostu wietrznie, pochmurno, sennie, zimno. Nagrałam dzisiaj dla was filmik, stąd zrobiłam coś w końcu z moimi niesfornymi włosami, chociaż nie powinnam, ale już nie było wyjścia. Ale dzisiaj jest mega ważny i radosny dzień, ponieważ przyjeżdża do mnie moja mama i mój brat i będą ze mną przez cały ten tydzień, przez całego tego vloga, także wszyscy, którzy byli stęsknieni za Kubą, dostaną Kubę w wielokrotnej dawce, bo będzie tutaj cały czas. Także pozwiedzamy sobie trochę, pojemy pyszne rzeczy, zabieram was ze sobą, zobaczymy Berlin od tej bardziej turystycznej strony w końcu. Także cieszę się, że będę mogła wam pokazać te miejsca takie może bardziej sztampowe, ale też ja byłam w Berlinie na różnych wycieczkach i od dawna tych wielu miejsc nie widziałam, także dobra okazja. Tymczasem teraz zabieram się za sprzątanie całego mieszkania, ostatnie rzeczy do szkoły, tak żeby być przygotowaną, żeby nie musieć nic robić przy nich i robię sobie obiad i powitalną taką a la kolację dla moich przybyszy. Będą dopiero wieczorem, ale nie będą głodni, więc trzeba coś dobrego upichcić. Wybaczcie ten dźwięk, ale to jest moja kuchenka. Ja podsmażam pieczarki z czosnkiem, cebulką i tymiankiem, do tego sól i pieprz. I jeszcze będę dodawała może odrobinę mleka roślinnego i groszku. I to będzie taki oto farsz do batatów. Tak jak zapowiadałam, dodałam szpinak i mrożony groszek, do tego odrobinę mleka i będzie pyszny, pełnowartościowy farsz do batatów. Mój bowl na dziś to kasza bulgur z zielonym groszkiem, odrobiną tego farszu, który zrobiłam dla moich gości.
pieczony batat, trochę mizeli, którą też mam dla gości, awokado, nasiona, ulubione przyprawy i jemy, a raczej ja jem. Specjalnie na przyjazd moich ukochanych właśnie byłam w sklepie i kupiłam bukiet świeżych kwiatków. Pieczarka. Nie no, serio, fajnie gorzej. Wygląda bajecznie. Dzień dobry moi drodzy, z tej strony czwartek. Mamy pierwszy dzień z moimi gośćmi i jest ze mną więzień! Dawno Kuby nie było na moich vlogach, bo nie vlogowałam w ogóle podczas pobytu w Polsce, ale dzisiaj jest nasz pierwszy dzień tutaj zwiedzania. Jest przepięknie, ciepło, słonecznie. Jesteśmy właśnie w okolicach Potsdamer Platz. Idziemy zwiedzać Reichstag i bardzo wiele innych miejsc. Już się zabieram was ze sobą, bo to jest w sumie pierwszy raz, kiedy tak stricte turystycznie zwiedzam Berlin, właśnie z uwagi na to, że jest tutaj Kuba i mama. Mama nigdy nie była w Berlinie, mimo że my wszystko zwiedziliśmy, no to chętnie zobaczymy to jeszcze raz i pokażemy mamie miasto. Siedzimy sobie, moi drodzy, pod Reichstagiem, bo za chwilę jest nasza godzina, kiedy wchodzimy. Ponieważ trzeba było w internecie sobie się zapisać na zwiedzanie, także wszyscy z was, którzy planują przyjechać do Berlina i sobie tutaj po prostu przyjść, pamiętajcie, że na stronie Reichstagu jest opcja, gdzie zapisujecie się na konkretny dzień, na konkretną godzinę, podajecie tam wasze daty urodzenia, imiona, nazwiska i to wszystko jest naprawdę przestrzegane, także taki tip. A tu Reichstag. Co to za człowiek? Na szczęście jego głowa jest ponad głowami wszystkich. Mam pytanie wręcz do emerytowanych widzów mojego kanału. Czy jest wśród was chociaż jedna osoba, która pamięta mój vlog z Berlina z liceum? Pamiętam, jak stałam tutaj 4 lata temu? Tak mi się wydaje, 4 lata temu właśnie na tarasie Reichstagu i kręciłam dla was vloga z Berlina. Pamiętam, nawet jaką piosenkę wrzuciłam w tle. Jeżeli ktokolwiek z was pamięta ten film, widział go wtedy, te x lat temu, dajcie znać, będzie mi bardzo miło, aczkolwiek no, to byłoby absolutną abstrakcją, ale jestem bardzo ciekawa. Nie wiem, czy widzicie moje zadowolenie, ale to oznacza, że dotarliśmy na jedzenie. Jesteśmy w miejscu, którego szukałam bardzo długo, nie spałam dzisiaj północy, mówię serio. Ponieważ chciałam mieć takie super burgery, co prawda byłam już w Lias, ale chciałam Kubę zabrać na takie ultra wegańskie burgery i dowiedziałam się, że w miejscu, które nazywa się Lee Burger Beef and Vegan, znajdują się najlepsze burgery podobno, najbardziej mięsne, jak zawsze dla wszystkich osób, które nie lubią mówienia o mięsnych, wegańskich rzeczach, trudno. W każdym razie miałam właśnie estetyczne podejście, bo wolę ogólnie chodzić do wegańskich knajp, ale jak zobaczyłam recenzję, stwierdziłam, że musimy spróbować, także wszyscy zamówiliśmy inne wegańskie burgery z sejtanowym kotletem i różnymi dodatkami, pokażę wam, jak to będzie wyglądało, ale po prostu przyszliśmy dzisiaj w pół miasta, jesteśmy głodni, zmęczeni, ale jest przepięknie, słonecznie i po prostu czas na nagrodę. Także zaraz wam to pokażę, jestem mega podekscytowana, bo jeszcze mamy mozzarella sticks i chicken wings. Jeżeli Kubuś robisz, a nie robisz żadnych innych miejsc, nie, obstawiałam, ja mistrza, inaczej. Obstawiałam mistrza drugiego planu. Dzień dobry, Kubuś chciał zrobić frytki, ja mówiłam, że będzie duża porcja, więc generalnie... Poczekaj, powiem szybko, jaki masz smak. Masz Indiana Jonesa z wegańskim jajkiem, bekonem, sejtanowym burgerem, serem i z sosem barbecue? Nie. Nie wiem. Nie pamiętasz, jaki masz sos? Nie. Ja mam barbecue. Mama wzięła JFK i jakie ty miałaś różnice między naszym a twoim? Już masz barbecue, ale te inne dodatki są takie same. Ja też mam z bekonem, wy też macie z bekonem? Tak. I ja mam z sosem musztardowo-miodowym. No tak. I nie pamiętam z czym jeszcze. A tutaj mamy mozzarella sticks i skrzydełka. Po prostu rozmiar tego powala. I teraz wiadomo, czemu tyle kosztuje. Jestem? To wygląda jak olympijskie mięso. Okej. Proszę bardzo. Kuba się uparł, żebym mu wybrała dwa smaki lodów. I nie mówiła, jakie to są. I ty masz sprawdzić, co to jest? Mogę. To nie wiem, bo to jest... Już się nie zgadnie. Weź to drugie spróbuj. Chyba się domyślam. Bo miałam wybrać nie pod Kubę, ale stwierdziłam, że trochę zaszaleję.
To jest mango. Tak. 100%. I to jest trafione? Tak, bardzo. A to? Nie patrz na te napisy. Wiesz, może popatrzę, może coś mnie zainspiruje. Spróbować, to ja musiałam powiem. Ze sobą walczyć, ponieważ chciałam wybrać pod siebie, ale wybrałam pod Kubę. Nie. No. Insta dzieci. Proszę, Galerie Lafayette wbijają do Berlina. Dzień dobry, idziemy do Humboldt Terrassen, czyli do tarasów, taras widokowy. Zobaczymy. Jestem tylko z mamą, bo Kuba pojechał na rower, ponieważ wziął swój rower ze sobą i jesteśmy na przepięknym tarasie widokowym i zamówiłyśmy sobie małe drinki, bo przed nami wizyta w muzeum i poszliśmy już jakieś dobre 6 km. Jest po prostu przepięknie. Co to za chłopiec? O, idzie do nas. Idziesz na piąte piętro i to jest taras. Pomachaj, powiedz, że pomachał. Pomachaj, Karola mówi, żebyś pomachał, bo ona cię kręci. Jest! O tak, o okay, tak. Wyłączamy się już? Mam go na takim mega zbliżeniu. Idziemy na jedzenie. A kto widzi Kubę? Kto widzi Kubę? O, proszę Państwa, z Polski. Jak wszyscy. Kto widzi Kubę? Kto widzi Kubę? Cześć. Udało się, kochani. Jesteśmy na jedzeniu. Jesteśmy w 1990 Vegan Living, czyli w wietnamskiej restauracji, którą polecali mi naprawdę wszyscy. Także pokażę wam oczywiście, co zamówimy, ale jesteśmy wykończone z mamą, bo Kuba jechał na rowerze, a my przyszłyśmy pół miasta. Wszystko pieszo. Kochani, jesteśmy w raju. To była najlepsza decyzja na świecie. Potem nagram chyba głos i wam omówię, co to było, bo teraz wszyscy są zbyt podekscytowani. Sałatka z papai, panierowane kawałki tofu, nie pamiętam z jakim sosem. Tutaj mamy Buddha bowl z tofu, o którym marzyłam. Przepyszną herbatę, a to dodatki, które wybrała sobie mama, czyli pierożki, warzywa z woka z tempehem i tam najlepsza zupa na świecie. A tutaj słuchajcie, jest jakiś... A poczekaj, jeszcze Kubuś ma spring rolle i napoje burżuazyjne, bo po co jeden? Znowu robiliśmy to samo, więc musisz teraz znowu zrobić werdykt. Nie wiemy, czy to jest dobre. To jest mango i coś. To jest taka jakaś mieszanka, ale nie sprawdziłam. To jest passiflora. Czyli passion fruit. A to jest jak krem z Kinder Bueno. Ja mam czekoladę i kokos, a Kuba ma terapii, to się nazywa. I to mówisz, że smakuje jak co? Krem z Kinder Dodaj Bueno. Spróbować. Z Kinder Bueno? Coś takiego. Nie aż tak za duże. Tak mi się kojarzy. Boże, zamień się. Nie. Witajcie w sobotę, jesteśmy przy pałacu w Charlottenburgu. Tutaj mało dla was nagrywam, ale już nie wiem, przecież część rzeczy wam pokazałam, plus też spędzam czas z rodziną, więc woli nie jestem jakoś skupiona na vlogowaniu, ale jest przepiękny dzień, dlatego mam na sobie sweter, a my idziemy zobaczyć sobie ogrody, zrobić sobie taki mini piknik i dzisiaj przemieszczamy się po całym mieście, mamy dużo fajnych gastronomicznych planów również. Kubuś, powiedz wszystkim, gdzie jesteśmy. Na Zadupiu. Ja trochę się zagapiłam, ale słuchajcie, wziąłam dzisiaj ze sobą mój kosz, powiedzmy, zakupowo-piknikowy. Mam tutaj ściereczkę i mam tutaj też różne jedzonka. W sumie mogę wam pokazać, tutaj Kuba sobie to szamie, bo robiłam zdjęcie dla Lidla, które widzieliście na Instagramie, także przy zamku w Charlottenburgu, przy pałacu zrobiliśmy sobie tutaj taką małą aranżację. Jak jeść ogórka? No? Jak jeść ogórka? O, tam jest ptaszek. Wy to widzicie. Jest pięknie. Wy to widzicie. Co? O! Cześć. Kochani, jesteśmy w raju. Mamy 4 pączki. Kuba ma jeszcze bajgla. Tutaj mamy orzech laskowy, nugat, cynamon i kokos z bekonem kokosowym. Nie kokos, to jest ten. Sami. Jak to jesteś? Przecież jesteśmy
co? Klejdy. Jesteśmy na jedzeniu oczywiście, wszyscy bardzo podekscytowani. Jest już 18 i jesteśmy na włoskim, po raz pierwszy jestem tutaj w pizzerii. I zamówiliśmy ja szpinakową pizzę z drugą ricottą, Kuba z owanej warzywami i wegańskim serem, mama wzięła pluski, jest przeurocza. Grillowane warzywa z serem wegańskim raz. I szpinakowa z wegańską ricottą i orzechami włoskimi dwa. A mama, powiedz jeszcze, co masz? Ja mam papardelle z grillowanymi warzywami. Co się śmiejesz? Pani się patrzyła na ciebie? Marzyłam o tym, żeby zamówić do tiramisu, bo już dużo czasu minęło od pączków. Jak oceniam Stelle? Moje najlepsze. Tak, moje takie niedoprawione. Wsypałam tam pół opakowania soli, pieprzu i oliwy czosnkowej, ale było smaczne tiramisu, ale trochę sztuczne. Sztuczne. No uważam, że z tych trzech obiadów to było najgorsze. Ale było naprawdę bardzo smaczne. Ja wczoraj mało jadłem na to. A, no tak. Ale mama obsypia za wietnamskim i jadę. Ale mama jadła bardzo dobre kluseczki. No tak, ogólnie wietnamskie najlepsze z tego, co próbowałem. Ale ta Stella jest okej. Warto spróbować. Tylko, że najlepsza pizza jest w Madrycie. W Madrycie, to prawda. W tym takim nerkowcem ten serem. Wszystkiego najlepszego z okazji imienin. Przyszliśmy do małego parku na Pchli Targ, czyli targowisko gigantyczne. Mam nadzieję, że coś sobie kupimy. Dzisiaj są imieniny Kuby, tak jak widzieliście, więc możecie sobie wybierzeć. O nie. Wegański gyros. Mam tutaj pitę z gyrosem, sosem czosnkowym i warzywami najlepiej. I w Fritz-Cole jesteśmy w Mauer Parku, jest cudownie! Ktoś mi powie, że weganie nie mogą, że coś tracą. Naprawdę, to smakuje identycznie, jest przecudowne. Nie ma nic dziwnego ani męczącego w tym smaku. I to jest zrobione, moim zdaniem, za kotlety sojowe. Tak. Cześć Kuba, chcesz powiedzieć kilka słów o tym, co uważasz o Berlinie? Co było najfajniejsze? Gyros. Wiadomo, że jesteśmy rodziną, kiedy na pytanie o miasto odpowiadasz tym, co zjadłeś. Ale gyros ze wszystkiego? Albo to wietnamskie. No, dobrze. A z miasta? Która część miasta najfajniejsza? Ta twoja ulubiona. Tak? Wenzlauerberg? Tam, gdzie były te kasztany? Pierwszego dnia, tam tak ładnie? O, to miłe. I tam gdzieś siedzieliśmy nad wodą. O, bo ty tam bardzo lubię. No to może no, tam było najfajniej. I tam wczoraj był tak jakby off. Off? Wczoraj. To wczoraj lody jedliśmy tam. Przedwczoraj. Tak. Przedwczoraj. No tam było jeszcze dobre, tak słońce zachodziło. Zimno, ale trudno. Dobra, już cię nie męczę.